Witam, pozdrawiam. Moduł 8 skończony, także więcej tutaj nic raczej chyba już nie będzie. Dołożyłem sobie od Roberta wszystkie drzewka, jakie mi zostały. A chyba 4 drzewka, żebym pociął na takie te... Obciąłem wszystkie te i porobiłem sobie takie krzaczki, krzewy, tak żeby to inaczej wyglądało. Niestety tutaj mam światło tylko z jednej strony. I tak to właśnie wygląda. Tam jest właśnie dalsze tory są pod tapeta. Tak sobie prowizorkę taką zrobiłem. Tutaj widzimy te krzaczki, dałem sobie, żeby to lepiej wyglądało, nie? Ale zaraz nagram filmik osobny taki i przedstawię w ogóle od makiety pierwszej, jak to w ogóle wszystko wyglądało, czyli od modułu pierwszego. Także tak to wygląda. Wagony dołożyłem sobie. Tak to. Czy też coś jeszcze dojdzie, no nie wiem. A chyba już więcej nic, raczej tu jest skończone. Chyba że jakaś lokomotywa bez napędu może do tamtego wagonu osobowego dojdzie. Bo tak to już nic nie, bo tutaj jest tor. Rozjazd, tamten pociąg wjeżdża tu. Ten rozjazd i tu ma przejechać, nie, bo tam są tory zajęte. Wagon to stoi, lokomotywa to obudowa. Tam czeka lokomotywa na bocznicy, aż ten osobowy przejedzie. Także tak to wygląda. Tak filmik na szybko, bo chciałem pokazać, jak skończyłem ten właśnie 8 moduł, ostatni. Ten w całości ma to 7 metrów, 13 cm i pół metra szerokości. Także teraz lepiej to wygląda. Krzaczki są fajnie, obudowa jest przy krzaczkach, drzewka. Tam też krzaczki dałem, drzewka, wszystkie drzewka, jakie mi zostały, dałem tutaj i elegancko. Także tak się prezentuje w całości, przejadę, ale nagram osobny filmik i będę pokażę od pierwszego modułu samoloty. Taki właśnie pomysł wpadłem z samolotami, bo chciałem mieć lecące samoloty. Także jak widzicie, już zakończone, a w przyszłym roku na wiosnę, jak tylko sobie się ciepło, to będę chciał przyjść tutaj z zasilaczem na baterię i te kabelki w module 6 posprawdzać, jak tam podłączyć, bo tam właśnie duży błąd zrobiłem, że nie sobie nie zaznaczyłem. Także tak wygląda moduł 8 skończony. To jeszcze wiadomo, jest ulica dość długa, także jedynie co to jeszcze może dojdzie, to jakieś pojazdy, samochody, ale zobaczymy. Po to jest ta ulica zrobiona, żeby jakieś tutaj pojazdy doszły, ale specjalnie kupował nie będę. Może się trafi coś fajnego, to się wtedy kupi, bo tak to nie za bardzo. Może jakieś auto serackie będzie w skali H0, niedrogie, może gdzieś w Dino się pokaże, bo tam w jakimś tam markecie jakiś fajny, ciekawy samochodzik, to się kupi. Także tak wygląda moduł 8 i mamy już wszystko skończone. Dobra, ja kończę, bo nagram taki specjalny filmik o całej moim module, wszystko po kolei opowiem co jak. A tu chciałem właśnie zakończyć oficjalnie moduł numer 8 i mamy wszystko już zakończone. Tak to wygląda. Krótki moduł, bardzo krótki, ma pół metra tylko, może nawet niecałe pół metra ma tylko długości, pół metra szerokości. No i tak szczewkami to nawet fajnie wygląda. Dobra, to na razie, heja.